Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Marek Dymsza, klaster Metalika dla przemysłu. Dzisiaj w podcaście Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości rozmawiać będziemy na temat konferencji H2 Szczecin, wodór napędem regionu. I właśnie ta konferencja stała się przyczynkiem do tego, że w ostatnim czasie w naszym województwie o tym pierwiastku mówi się trochę więcej, zarówno pod kątem energetycznym, jak i pod kątem dyskusji w gronie przedsiębiorców, naukowców, czy właśnie samorządowców. Panie Marku, to jest najwyższy czas, żeby o wodorze rozmawiać trochę więcej? Czy to jest trochę ostatni dzwonek, żeby ten wodór dobrze wykorzystywać? To zależy, jak na to spojrzymy, dlatego że swojego czasu, jak został wybrany nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, ogłosił nową jakby doktrynę, jeśli chodzi o energię i emisję gazów cieplarnianych. Jakby za cel postawił sobie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50% w pierwszej dekadzie po objęciu urzędu. I generalnie to ma konsekwencje praktycznie dla całej Europy, dla Stanów Zjednoczonych, dla Europy i oczywiście też dla nas, dla Polski. Biorąc też pod uwagę jakby uwarunkowania geopolityczne, które w ostatnim czasie mają miejsca dokładnie od 24 lutego, czyli wojna na Ukrainie, wszyscy poszukują alternatywnych źródeł energii. To jest zupełnie naturalne. Oczywiście przedsiębiorcy również są zainteresowani tańszymi źródłami energii z prozaicznego w sumie powodu, dlatego że nośniki energii mają absolutnie ogromne znaczenie, jeśli chodzi o cenę ostateczną produktów. Czy przedsiębiorcy z Pana punktu widzenia dostrzegają już potencjał wodoru, czy to jest temat, który dopiero się wykluwa, dopiero się rozpędza? Jeśli chodzi o nasze województwo, to tak naprawdę się powoli rozpędza. Te działania żeśmy rozpoczęli w zeszłym roku. Prowadziliśmy rozmowy z naszymi członkami klastra Metalika i małymi krokami tak, faktycznie zaczynają to ten temat dostrzegać. Natomiast przyznam się, że z dużą zazdrością patrzę na inne regiony w Polsce, gdzie już w chwili obecnej mamy 6 dolin wodorowych, które bardzo aktywnie działają, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy razem z koleżanką, panią Marzeną Frankowską, w grupie G7 z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wiemy dokładnie, co się dzieje w Polsce, w dolinach wodorowych i tak naprawdę to przedsiębiorcy tam zdecydowanie więcej już wiedzą na temat w ogóle wodoru i zastosowania wodoru i jakie to może mieć przełożenie na ostateczny rozrachunek ekonomiczny tych firm. Bo to jest chyba taki najistotniejszy moment, żeby uświadomić przedsiębiorcom, że to nie jest nowy wynalazek, tylko że to jest element, który może rzeczywiście realnie zmienić ich funkcjonowanie, zmienić ich koszty, co również w obecnym czasie pewnie jest bardzo istotne. Co się musi więc stać, żeby ta świadomość była według Państwa trochę większa? Spotkania, rozmowy i większa aktywność samorządowców, bo generalnie żeby dane przedsięwzięcie mogło ujrzeć światło dzienne, potrzebne są jakby 3 grupy. My to nazywamy potrójną helisą, czyli samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy. Jeśli któregoś z tych elementów zabraknie, nie dojdzie do finalizacji, do dobrego zakończenia, do rozpoczęcia i zakończenia danego przedsięwzięcia. Tutaj na szczęście mamy nasza konferencja, którą przygotowujemy na 30 listopada, zakłada te 3 grupy tych głównych interesariuszy tej konferencji, czyli samorządowców, naukowców i przedsiębiorców, i to właśnie ma miejsce. O tej potrójnej helisie, a także o konferencji H2 Szczecin porozmawiamy za moment, ale ja bym jeszcze na moment się zatrzymał przy uświadamianiu przedsiębiorców, bo to oni są głównie naszymi słuchaczami, na temat właśnie konkurencyjności, czy na temat korzyści, jakie mogą płynąć z wodorowej rewolucji, czy z zielonego wodoru. Jakie sektory gospodarki według Państwa jako klastra mogą zyskać najbardziej na promowaniu wodoru? Generalnie 2 sektory, sektor przemysłowy i sektor usługowy. Jeśli chodzi o sektor przemysłowy, to oczywiście przemysł przetwórczy,
Mamy tutaj generalnie na myśli wszelkie podmioty, które zajmują się produkcją na dużą skalę, gdzie oczywiście te nośniki energii mają ogromne znaczenie, są po prostu kosztotwórcze. Jeśli chodzi o sektor usługowy, to tutaj mamy na myśli przede wszystkim działania w sferze komunalnej. To są oczywiście wszelkie elektrociepłownie, to jest transport publiczny, wszystko to, co się wiąże z usługami dla ludności. Czyli można powiedzieć, że przemysł, który obecnie dość mocno jest dotykany przez kryzys energetyczny, powinien w jakiś sposób te swoje priorytety przestawić. Pytanie brzmi, czy to jest dobry moment, żeby zacząć inwestować w wodór, czy może, jak przeliczymy sobie wszystkie możliwe koszty, to okaże się, że ta rewolucja nie trafia w odpowiedni moment? Powiem tak. Europa jest bardzo już daleko do przodu. 6 dolin wodorowych jest już bardzo daleko do przodu. My jako województwo zachodniopomorskie jesteśmy na początku tej drogi. Jeśli chodzi o i o wiedzę, i przekazywanie wiedzy i doświadczenia z Polski i z Europy. Jest ogrom pracy do wykonania. Czy to się opłaca? Zdecydowanie tak. Dam taki przykład. Jeśli przypomni pan sobie lata 90., kiedy za telefon komórkowy można było kupić mały samochód, telefony komórkowe, które nosiło się w walizkach, w chwili obecnej i przecież wszyscy wiemy, ile to kosztowało, łącznie z połączeniem. Teraz to jest praktycznie narzędzie podstawowe właściwie wszystkich ludzi, już zaczyna się od przedszkola. To jest narzędzie absolutnie niezbędne. Wodór, a jako pierwiastek, który jest właściwie ogólnie dostępny poprzez elektrolizę, możemy w sposób bardzo tani uzyskać energię, a biorąc pod uwagę to, że region województwo zachodniopomorskie wiedzie prym w Polsce, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, jest to znakomity i czas, by się pochylić nad tym tematem, biorąc pod uwagę w sumie ogromne ilości energii produkowane czy to z fotowoltaiki, czy z turbin wiatrowych. I tutaj pojawia się kolejne pytanie, które być może dla Państwa, jak dla ekspertów jest pytaniem bardzo banalnym, ale pewnie dla przedsiębiorców, którzy dopiero orientują się w tym temacie, to może być pytanie zasadnicze. Jeżeli chcemy pobierać energię z wiatru, to montujemy turbinę wiatrową i widzimy te piękne wiatraki. Jeżeli chcemy pobierać energię ze słońca, montujemy panele fotowoltaiczne i je też widzimy bardzo często na dachach rozmaitych przedsiębiorstw. Co więc trzeba zainstalować, żeby korzystać z wodoru i jakie inwestycje infrastrukturalne poczynić? Na tym etapie generalnie musimy jakby pójść nieco do początku. W chwili obecnej jest realizowany bardzo taki ciekawy projekt pilotażowy, który ma w pewien sposób też odpowiedzieć na zadane przez pana pytanie. Jest to projekt trzech w sumie interesariuszy, czyli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Enei Operatora, i w mieście Łobez jest budowany tak zwany bufor wodorowy. Najprościej rzecz ujmując, jest to magazyn energii. Ponieważ jest to tak zwana instalacja pilotażowa, jedna właściwie pierwsza w Polsce, a jedna z nielicznych w Europie, wszyscy czekają jakby na efekt końcowy, jakie to będzie miało przełożenie. I dopiero wtedy powolutku zaczniemy się wszyscy zastanawiać, w jaki sposób można byłoby ten wodór transportować, tak, bo to są firmy przewozowe, transportowe, czy rurociągami, czy poprzez gaz kroplony, właśnie do przedsiębiorstw, które będą wykorzystywały ten wodór do pozyskiwania energii elektrycznej ze skroplonego wodoru. Konferencja H2 Szczecin 30 listopada, pierwsza w naszym regionie konferencja wodorowa. Skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia i jak wyglądać będzie jego agenda? Powody są dwa, dlaczego to powstało. Dlatego, że podczas rozmów z przedsiębiorcami wszyscy oczywiście bardzo mocno odczuwają
skutki kryzysu energetycznego, to po pierwsze. Po drugie, tak jak wcześniej wspomniałem, województwo zachodniopomorskie jest predestynowane do tego, by zająć się tematem ze względu na ilość odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy jakby największym producentem OZE, a tym samym tak zwanego zeroemisyjnego zielonego wodoru możemy być, więc to jest jakby drugi powód. A trzeci powód, województwo zachodniopomorskie potrzebuje impulsu, impulsu gospodarczego, który spowoduje, że powstaną nowe miejsca pracy, zupełnie nowe obszary do zagospodarowania oraz nowe kierunki na uczelniach. To jest dokładnie dlatego robimy tą potrójną helicę, zapraszając konkretnych interesariuszy, dlatego że to są naczynia powiązane. Konferencja będzie podzielona na kilka bloków tematycznych. Rozumiem, że blok dla przedsiębiorców przyniesie praktyczne informacje dla przedsiębiorców. Blok samorządowy dla samorządowców. Blok naukowy pewnie będzie przedstawiać dziedzictwo naukowe, między innymi z naszego regionu. Czy goście, którzy będą uczestniczyć w tym wydarzeniu, będą mogli wyciągnąć wiedzę praktyczną dla siebie, która przyda im się w funkcjonowaniu ich własnych firm? Zdecydowanie tak. Generalnie wszystkie działania, które podejmujemy, podchodzimy do nich w sposób bardzo pragmatyczny z punktu widzenia przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę, tak jak wcześniej wspomniałem, o kosztach energii, przedsiębiorców interesują konkrety. Ustalenia gabinetowe, kuluarowe, to jest jedno, natomiast przedsiębiorca musi tu i teraz mieć alternatywę i wybór, jeśli chodzi o źródła dostaw energii. I to jest jakby klucz, więc w tym momencie tak konferencja została przewidziana, tak zostały ułożone tematy i będą tematy, takie tematy będą poruszane, które przede wszystkim będą interesować wszystkie te trzy strony, czyli naukowcy dokładnie powiedzą, nad czym pracują i co mogą zrobić, samorządowcy w tym momencie, ponieważ już się wyłaniają liderzy w poszczególnych obszarach naszego województwa, będą chcieli i mogli powiedzieć, jak to się u nich odbywa, i oczywiście przedsiębiorcy powiedzą, czego potrzebują i jaka jest, może być ich rola w łańcuchu wartości, jeśli chodzi o budowę całego systemu wodorowego. To jest bardzo interesujące w kontekście samorządowym na przykład, że rzeczywiście są takie samorządy, które już wodór wykorzystują. Jak to u nich wygląda i w jakich projektach, nawet jeżeli to są projekty pilotażowe, wodór się już w samorządach sprawdza? Bardzo chętnie bym o tym opowiedział, ale wolałbym tego uniknąć odpowiedzi na to pytanie, dlatego że to jest dość taka duża niespodzianka. Więc dlatego z ogromną przyjemnością zapraszam oczywiście na konferencję, natomiast wolałbym tego tematu nie poruszać. Ja delikatnie zdradzę, że chodzi między innymi o komunikację miejską, co rzeczywiście pewnie będzie mogło być zweryfikowane 30 listopada. Czy możemy zdradzić, jacy goście przyjęli zaproszenie i mniej więcej przedstawiciele jakich instytucji będą brać udział w panelach dyskusyjnych? Powiem tak, goście będą znakomici. Prelegenci będą znakomici i uczestnicy również. Nie mogę wymienić nikogo z imienia i nazwiska, bo jeśli pominę kogokolwiek, to w tym momencie po prostu będzie komuś, mogłoby być komuś przykro, natomiast mogę tylko i wyłącznie zapewnić, że będą przedstawiciele wszystkich tych trzech grup, o których wspomniałem, będą znakomici prelegenci i będą znakomite przykłady. Natomiast z grzecznościowego punktu widzenia nie chciałbym wymieniać konkretnych osób z imienia i nazwiska. Podsumowując naszą rozmowę, spotykamy się jesienią 2022 roku. Z Pana punktu widzenia, jak jesienią 2023 roku temat wodoru w Polsce może wyglądać? I czy to jest tak, że progres dyskusji na temat energetyki możemy już mierzyć czasowo rok do roku? Czy może jest tak, że dynamika obecnych czasów powoduje, że tak naprawdę co kwartał pojawia się zupełnie nowy temat, który w jakiś sposób należałoby szerzej gospodarczo przeanalizować? Trudno jest odpowiedzieć na Pana pytanie, dlatego że założenia polskiej strategii wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040 roku zakładała wydatkowanie na poziomie między 9 a 11 miliardów złotych. Natomiast ta strategia była tworzona dokładnie rok temu.
I sytuacja się po prostu zmieniła, zmieniły się uwarunkowania. I to jakby wycena i plany, które były dokładnie wskazane, była określona mapa drogowa wszystkich działań związanych z budowaniem dolin wodorowych w Polsce, ulega modyfikacjom ze względu i na koszty wytworzenia, i na sytuację ekonomiczną naszego kraju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Konferencja H2 Szczecin, proszę przypomnieć. H2 Szczecin, wodór napędem regionu, 30 listopada, hotel Marriott. Zapraszamy serdecznie, choć przyznam się, że frekwencja przerasta nasze zupełnie oczekiwania. Ale jeszcze można się dopisywać. Jeszcze tak, to jest ostatni dzwonek, mimo że jeszcze mamy ponad 10 dni do konferencji, faktycznie miejsc już jest coraz mniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania.